Witajcie. Dobrzy ludzie na widok zwierząt w tarapatach, zwłaszcza małych, zawsze starają się pomóc. Należy przy tym jednak zachować ostrożność, ponieważ małe kotki mogą okazać się niebezpiecznymi drapieżnikami. Z drugiej strony takie znaleziska mogą być warte fortuny. Wówczas nasza życzliwość w pełni się opłaci. Pierwsza historia przeniesie nas do Rosji, w rejony surowego terytorium zabajkalskiego. Miejscowy rolnik znalazł w stodole 4 porzucone kocięta. Wyglądały jak zwykłe szare kotki, więc mężczyzna, nie zastanawiając się długo, zabrał je do siebie. W domu zorientował się, że maluchy nie potrafią nawet jeść. Karmił je więc pipetą. Wiedział, że wychowanie małych kociąt jest czasochłonne. Postanowił skontaktować się z lokalną służbą ratowania zwierząt. Przybyli na miejsce wolontariusze zaczęli wątpić, że są to zwykłe koty. Zauważyli niezwykłe cechy tych maleństw. Płaski pysk, szeroki rozstaw oczu, nisko osadzone uszy. Dlatego zwrócili się o pomoc do Daurskiego Rezerwatu Przyrody. Tam potwierdzono, że to nie są zwykłe kocięta, a jak się okazało, małe manule. Manul to rzadki i mało zbadany gatunek spod rodziny kotów. Nie da się go oswoić, manule żyją wyłącznie na wolności. Przy tym cena tego zwierzęcia na czarnym rynku sięga kilku tysięcy dolarów. Mężczyzna mógł sprzedać kociaki i dobrze na tym zarobić, ale wiedział, że w niewoli będą nieszczęśliwe. Dlatego postanowił przekazać kosztowne znalezisko do rezerwatu, gdzie mogły spokojnie dorastać, a następnie miały być wypuszczone na wolność. Małe manule wymagały opieki. W rezerwacie znaleziono dla nich kotki karmiące, które na szczęście zaadoptowały nietypowe młode. Z czasem maluchy stały się bardzo aktywne i zaczęły mocno dokazywać. Gdy nieco podrosły, pracownicy wypuścili je na wolność, ale dla pewności założyli im obroże radiowe. Jednak wraz z nadejściem zimy młode kociaki stanęły przed wyzwaniami, na które nie były gotowe. Przy okazji zgubiły obroże, a kiedy odnaleziono je ponownie, kociaki były bardzo wychudzone. Dorosłe manule nie są przystosowane do życia w pomieszczeniach. Mimo to zabrano je ponownie, pozwalając im spędzić pierwszą zimę wewnątrz i stopniowo przystosować je do życia w dzikich warunkach. A wraz z nadejściem wiosny, kiedy dzikie koty nabrały pełni sił i nauczyły się lepiej polować, ponownie wypuszczono je na wolność. Czwórka manuli znacznie lepiej przystosowała się do dzikiego życia i teraz świetnie czuje się w swoim naturalnym środowisku. A kolejna historia przeniesie nas do Indii. Jak wiadomo, przyroda tego gorącego kraju jest niezwykle różnorodna. W dużych miastach oczywiście tak się nie zdarza, ale na wsi dzikie zwierzęta są częstymi gośćmi w indyjskich domach. W 2019 roku rolnik Kiran Giri zauważył na gołym, zamarzniętym polu parę porzuconych kociąt. Tamtego roku panowało wyjątkowe zimno, na które ani ludzie, ani zwierzęta nie byli gotowi. Mężczyzna zlitował się nad maleństwami, przyniósł je do domu, nakarmił i ogrzał. 3 dni później Kiran zauważył, że kocięta wydają dziwne dźwięki. Zamiast żałosnego miauczenia charakterystycznego dla młodych kotów domowych, dało się słyszeć warkot. Wtedy zaczął podejrzewać, że znalezione przez niego maluchy wcale nie były tymi, za kogo je wziął. Kiran pokazał zwierzęta sąsiadom, a oni również, słysząc warczenie, potwierdzili obawy rolnika. Mężczyzna przyniósł do domu niezwykłe kocięta, ale młode lamparty. Małe drapieżniki nie stanowiły zagrożenia dla swojego wybawcy, ale nie mogły długo przebywać z człowiekiem. Dlatego Hindus zgłosił swoich podopiecznych do miejscowego oddziału policji, która skontaktowała się z przedstawicielami służb ochrony środowiska. Kilka godzin później młode lamparty opuściły dom Kirana i na pewien czas zamieszkały w ośrodku ratowania zwierząt Van Vihar. I to wszystko na dziś. Piszcie w komentarzach, co myślicie o dzisiejszym odcinku. A co byście zrobili na miejscu mężczyzn? Sprzedalibyście maleństwa czy nie? Łapki w górę i do zobaczenia wkrótce.